Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy jeździć Ferrari Testarossa. Ostatnio sobie dostosowałem ten samochodzik. Ten super samochód kojarzy mi się z jednym teledyskiem takiej muzyki i styl, ten teledysk był stylizowany na lata 70. Może wam gdzieś podlinkuję albo wrzucę kawałek tego teledysku tutaj w filmiku, jak go znajdę. Tak czy inaczej, podjarał mnie wtedy ten samochód i myślę, no nie, jest po prostu świetny. Wow, co my tutaj mamy pod maską? Ciekawe, czy jest model taki do złożenia. Chętnie bym go poskładał i pomalował podobnie. Mnie Ferrari zawsze kojarzy się z kolorem czerwonym, dlatego wybrałem sobie właśnie tutaj kolor czerwony, chociaż jest kilka malowań do wyboru. Jeśli chodzi o Testarossę, ja ten samochód kojarzę z dzieciństwa, gdzieś on się pojawiał w gumach turbo i zawsze pamiętam, że miał te takie wloty powietrza charakterystyczne dla tego modelu z boku i to wygląda po prostu świetnie. Natomiast nigdy nie zwracałem uwagi na tył, nie wiedziałem, że on jest, też ten samochód jest taki kwadratowy z tyłu. I myślałem, że jest jakoś bardziej tak zwężony. Zawsze pokazywany był od boku i od przodu, a tak od tyłu to raczej nie. I w sumie ten tył to tak nie do końca mi się podoba, ale bardzo, bardzo fajne osiągi ma ten samochód. Może nie jest najlepiej przyspieszającym autem w klasie A, bo do klasy A sobie go właśnie zrobiłem. Ale i tak bardzo przyjemnie mi się nim jeździ i grałem sobie na multiku nim już i powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo w porządku, zwłaszcza pod względem skręcania. Może nie tyle prowadzenia, bo auto jednak... jakie miałem tam z nim problemy na multiku? No właśnie, buksuje kołami, łatwo wpaść w poślizg. Próbowałem tam poćwiczyć trochę z tym dyferencjałem i ogólnie z tym tuningiem. No ale ciężko ogólnie to obejść i jakoś bardzo albo w ogóle wyeliminować ten problem, dlatego trzeba sprawnie operować gazem przy wyjściu z zakrętu i naprawdę samochodzik da się jakoś tam opanować, jest naprawdę w porządku. Co do Forzy, no właśnie, bo ja przeszedłem już niby ten tryb fabularny, ale zobaczcie, jest tu jeszcze kilka rzeczy, które powinienem zwiedzić, zobaczyć. A dodatkowo powiem wam tak, gram teraz na komputerze, na nowym komputerze, więc wszystkie ustawienia graficzne są wymaksowane. Włączyłem sobie, jeszcze tylko na chwilkę zerkniemy sobie tu ustawień, zwiększyłem sobie, znaczy ustawiłem sobie limit FPS-ów, synchronizację pionową i te rzeczy z tego względu, a tak to wszystko mam tu na ultra i tylko jest dynamiczna optymalizacja, to jak tam coś będzie, wiecie, miało krzaczyć, no to się te ustawienia zmniejszą. Dlatego dałem synchronizację pionową, by te animacje były płynniejsze, by ta gra była po prostu płynniejsza. Mi się Forza kojarzy zawsze z taką płynną jazdą, efektem prędkości, który po prostu mnie rozwala za każdym razem, kiedy w tą Forzę sobie gram. Teraz właśnie gram w tych 60 FPS-ach i co mogę powiedzieć? Zastanawiałem się, w pewnym odcinku, jak grałem właśnie w Forzę na Xboxie, mówiłem, że jakoś tak te samochody bardziej ociężale się prowadzą na w 30 FPS-ach na konsoli niż w 60 na PC-cie, mimo że tam gra się zacinała i tak dalej, no nie? I rzeczywiście poszukałem w internecie odpowiedzi na to moje zapytanie, na tą moją zagwozdkę. No i rzeczywiście jest coś takiego jak input lag, czyli opóźnienie sprzętu, powiedzmy tam myszy, klawiatury czy pada względem tego, co się dzieje na ekranie. Słowem... Przerwa na reklamy. Wbij do marketu G2A, link masz w opisie. Kupuj taniej gry. Jeśli ma się mniej FPS-ów, no to wtedy jakby ten lag jest większy i mamy teoretycznie mniejszą kontrolę nad samochodem, nad tym, co się dzieje. Po prostu mając te 60 FPS-ów i więcej, no, też jesteśmy raz, że w stanie zobaczyć więcej informacji, bo mamy więcej szczegółów naraz pokazanych na monitorze w tym momencie. Tak na ludzki rozum wam tłumaczę. A dwa, że mamy te opóźnienie między
działaniem na padzie na przykład w tym wypadku, a tym, co się dzieje z samochodem, to jest to opóźnienie po prostu mniejsze. Tak na ludzko, po ludzku wam wytłumaczyłem, mam nadzieję, że wiecie, o co biega, a jeśli nie, to wpiszcie sobie w YouTube'a nawet input lag, tam ziomek fajnie tłumaczy po angielsku, co prawda, może jakiś polski znajdziecie odpowiednik co do tego. Fajnie to tłumaczy i możecie się zorientować w temacie. No właśnie, mamy tutaj wyścig szosowy, więc Ferrarka bardzo fajnie się spisze. No i co jeszcze wpływa negatywnie na input lag, czyli zwiększa ten czas jakby... zwiększa ten lag między kontrolerem a grą, tak? No to właśnie ta synchronizacja pionowa. Jeśli chcecie mieć mniejszy lag, zwłaszcza w strzelankach jest to istotne, bo tutaj w Fordzie to tam... grałem w 30 FPS-ach, też mogłem wygrywać bez jakiegoś większego problemu, chociaż w 60 FPS-ach gra się no po prostu przyjemniej, tak? Zobaczcie, te animacje są dużo płynniejsze, tak? Nigdy nie grałem w Forze w takiej animacji, w ogóle teraz pierwszy raz jadę wyścig z 60 FPS-ami i wrażenia są po prostu świetne. No tutaj Ferrari F50, czy F40 to było? A to jest chyba... o kurde, nie wiem czy właśnie... to jest chyba F40. Ferrarka. Bardzo, bardzo lubię też. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No, także na input lag ten synchronizacja pionowa też się właśnie składa, że po prostu źle wpływa, no nie? Ale ja sobie to włączam, bo lubię mieć tą płynną animację, a tutaj nie jest to aż takie ważne, żeby ten lag między kontrolerem a grą był jakiś super mały. W strzelankach jest to istotne, no bo jednak każdy ruch myszki jest bardzo ważny w strzelance, no nie? I to jak my szybko zareagujemy na jakiś element, czy to jest głowa przeciwnika, czy nie wiem, czy coś innego na ekranie, w co musimy strzelić, powiedzmy, tak? A tutaj, no... ja wam powiem tak, w Forzie, kiedyś w starych grach wyścigowych, czy to NFS-ach, na przykład w NFS World, te szybkości, jakie osiągał pojazd rzeczywiście w grze, były bardzo duże, przez co były ogromne lagi i nieraz samochody przeciwników się teleportowały z jednego miejsca na drugie. I skąd takie wrażenie? Skąd w ogóle to się brało? Przede wszystkim my tu, jak gramy sobie w Forze, to nam się wydaje, że my naprawdę jedziemy bardzo, bardzo szybko. Bo mamy to rozmycie ruchu, ten ekran na kamerze trzecioosobowej jest w 90 stopniach, mamy taką szerokość jakby obiektywu. Ale w rzeczywistości, jeśli zmienimy sobie teraz kamerę na kamerę z kokpitu, okazuje się, że my przy 150-160 km na godzinę mamy tą prędkość bardzo niską. Nie jest to aż tak dynamiczne, jak mamy tą kamerę, bo na przykład mieliśmy z maski to fajnie wygląda, no nie? Tutaj mamy już kąt widzenia chyba 90 stopni, tak coś czuję. I rzeczywiście ten efekt prędkości jest lepszy. No a już na kamerze tej z tyłu, tutaj to już jest prawie że GoPro, no nie? Mamy taki widok. Tak więc, no i dlatego ten efekt prędkości jest taki, a nie inny. A to, że my w rzeczywistości, znaczy rzeczywista prędkość tych pojazdów jest niska tak naprawdę w tej grze. No i to pozytywnie wpływa właśnie na lagi. Po prostu ich jako tako nie ma. Bardzo rzadko się zdarzają, bo te pojazdy względem siebie też nie poruszają się jakoś szybko, a od czasów tych starych NFS-ów wiadomo, że też prędkość łącza każdego z użytkowników, graczy po prostu się zwiększyła. Gonię Kantacza i drugą Testarossę. Może uda mi się przegonić. Pięknie. Cały wyścig, nie jestem w ogóle zadowolony z tego wyścigu, nie poszło mi, przyznaję się, ale końcówka była całkiem fajna. Jednak jest coś w tym, wiecie, granie w 60 FPS-ach, a 30 jest to duża, duża różnica, zwłaszcza w taką grę jak ta, naprawdę nie ma teraz mowy o żadnej jakiejś tam zacince, też na nagraniu nie będzie żadnej jakiejś tam zacinki, widzicie ten obraz zupełnie płynny, jestem naprawdę dumny z tego, że mogę wam w końcu pokazać na takim poziomie gameplay na moim kanale, zwłaszcza z takiej gry wymagającej, jaką jest Forza. No ale wiecie, no, tak naprawdę gameplay z gry to nie wszystko, ważne jest też to, co my w nim robimy, no nie?
co będziemy tutaj robić. Mamy kolejne wyścigi, na pewno będzie trzeba pojechać te wszystkie zagadkowe. Tu jest offroadowa, szutrowa, no nazwijmy to po imieniu. Tu mamy jakąś nieodkrytą pokazówkę, wydaje mi się, że to będzie jakiś skok. Tylko że tutaj mamy też szutr, będzie trzeba tam wyskoczyć z szutru, a tu mamy radar do zrobienia, no na pewno moją testarosą tego nie zrobię na 100%. Będzie trzeba zajechać do tamtego miejsca wcześniej, bo nic w pobliżu nieodkrytego nie mamy już. Co do samej testarosy, ja tak widziałem, patrzę tutaj w ogóle w Fordzie, że my ten samochód musimy kręcić na czerwonej strefie, na tych obrotach, nie wiem czy to widać tutaj, może ja wyłączę na chwilę kamerkę, a patrzcie teraz na te obroty. Ja muszę ją kręcić tak na tej czerwonej strefie troszeczkę, żeby, bo ona jeszcze wtedy ciągnie dosyć dobrze. Dopiero jak jej się już całkiem kończą obroty, to wtedy, o widzicie, jest na czerwonej strefie i jeszcze bardzo ładnie przyspiesza. Taka jakaś charakterystyka jest tego samochodu i trzeba, ja na początku właśnie tylko doszło do tej czerwonej strefy, jak to w większości samochodów, o tutaj już zmieniałem bieg, a trzeba jeszcze ciągnąć, aż zabraknie tego biegu i wtedy dopiero zmienić bieg na wyższy. Nie? Ciężko to do końca tak wyczuć w tej Ferrarce. Ja tutaj nie swapowałem silnika, nic takiego nie robiłem. Więc jest tu origin. O kurde, przełajówka. No nie, no tutaj nie pojeździmy. Tutaj mamy Dolina Jary. Ja ten wyścig chyba jechałem już na Multiku. Pyk. Retro Supercars. W ogóle te animacje wszystkie teraz nawet w menu są bardzo takie płynne. W ogóle no, cała gra jest dużo bardziej płynniejsza na tych 60 FPS-ach. Jest troszeczkę inaczej, aczkolwiek powiem wam, że jak się gra dłużej na konsoli, to też się tam oko przyzwyczaja i z tym nie ma problemu. Też się bardzo fajnie gra na konsoli w Forze i widzieliście, że też nie miałem jakiegoś specjalnego problemu z wygrywaniem wyścigów. Natomiast, o właśnie, wiecie co mogę wam powiedzieć o Forzie Horizon 3 na PC-cie w stosunku do konsolowej wersji? No oczywiście, no nie ma, teoretycznie nie ma co porównywać, nie? No bo lepsza grafika, lepsze tekstury, lepsze to odbicia, no wszystko lepsze jest, prawda? Ale no, wiecie, no... Tak naprawdę grafika to jedno, a rozgrywka to drugie, więc tak jak mówiłem, raz, że te FPS-y tutaj są wyższe i gra się przyjemniej, spłynniej, no to chyba dla wszystkich jest oczywiste. Ale dwa, jest jeszcze taka sprawa, że w nocy na konsoli jak grałem, to no ta noc nie była taka pełna, to znaczy te kolory na PC-cie, może to jest za sprawą jakiegoś innego ustawienia monitora, mojego u mnie akurat, ale te kolory na PC-cie są bardziej żywe. Na pewno widzicie to też na nagraniach. Możecie sobie porównać wersję konsolową z poprzednich odcinków Forzy, że te nagrania z konsoli są takie bardziej wyblakłe. Brakuje tam takiego kontrastu. I to się przekłada też na noc, bo w nocy z kolei na przykład na PC-cie jest dużo ciemniej, ta czerń jest naprawdę taka głęboka, a na konsoli ta czerń nie jest taka głęboka i widać dużo rzeczy w cieniach na przykład. I teoretycznie gracze, którzy grają na konsoli, mają troszeczkę łatwiej, bo łatwiej zobaczyć jakąś przeszkodę, która ewentualnie wyskakuje gdzieś tam na poboczu. No po prostu łatwiej to dostrzec, tak, niż na PC-cie, bo jednak jest ciemniej. Chociaż, no wiecie, grę można sobie też rozjaśnić, dodziąć kontrastu, cuda można robić na PC-cie, można sobie w panelu NVIDIA tam ustawić różne rzeczy, prawda? Mówię tak tylko czysto teraz, jak mam tą czystą grę bez żadnych, wow, dodatkowych ustawień ani szperania, tak, którego ją sobie włączyłem na PC-cie. I patrzę po prostu tak jak jest. Już wcześniej to zauważyłem, ale też nie byłem w 100% pewny, czy to właśnie monitor, czy nie monitor. Teraz tak, ciekawa sprawa jeszcze z tą Ferrarką jest taka, że ja mam wrażenie, że ten samochód bardzo wolno przyspiesza.
że on nie jest wcale taki dobry w tym przyspieszaniu, ale jednak okazuje się, że gdy mamy do czynienia z podobnymi pod względem osiągów samochodami, no to ta Ferrarka wypada bardzo, bardzo fajnie, zwłaszcza na Multiku. Ja naprawdę jestem w stanie dogonić bardzo szybkie samochody, a cały czas mam wrażenie, że ten mój samochód jest wolny. Moja ta Ferrarka Testarossa jest wolniejsza od reszty. Wolniej przyspiesza zwłaszcza. Miałem takie wrażenie na początku, ze względu na to, że wcześniej zmieniałem te biegi, no i samochód nie mógł jakby pokazać swoich skrzydeł. A teraz, no, bez problemu. Pisaliście mi w komentarzach, że jeśli ustawimy sobie w Forzie poziom trudności na ten nie do pokonania, ten teoretycznie najtrudniejszy, to wtedy te boty, te drivatary nawet są łatwiejsze do pokonania. Bardzo ciekawa sprawa. Myślę, że możemy to sprawdzić. Podobna sytuacja była w Forzie Horizon 2. Kiedyś, pamiętam, nagrałem taki odcinek, gdzie właśnie wam coś takiego pokazywałem. I też miałem wrażenie, że te drivatary są łatwiejsze do pokonania na tym najtrudniejszym poziomie w stosunku do nawet dwóch poziomów niżej. Nie wiem, czy to tylko moje złudzenie było, czy też nie. A w ogóle to był ostatnio live, nie wiem, czy akurat ty byłeś na tym live'ie, bo dużo osób ogólnie było na live'ie z Forza Horizon 3 i tam robiliśmy sobie najszybszy samochód ponoć w grze, którym jest Jaguar D-Type. Taki stary, klasyczny samochód sportowy. Zrobiliśmy go na maksa i rzeczywiście... rzeczywiście grzał prawie 500, 475 chyba 5 km na godzinę. To jest nieziemska prędkość. Zapis z tego live'a możecie obejrzeć na moim drugim kanale, chociaż przyszłe zapisy z live'ów będą już prawdopodobnie na moim głównym kanale, gdzie będziecie mogli sobie po prostu oglądać powtórki, a ten dodatkowy kanał po prostu odejdzie w zapomnienie. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Czy mamy jakieś zagadkowe wyścigi szosowe? Tutaj mamy offroady pewnie dwa. Bardzo dużo jest w tej Fordzie różnych offroadów, shooterów, tego typu różnych pierdół. Troszeczkę ubolewam, bo ja strasznie się lubię ścigać szosowo. Jakoś mi to zostało z NFS-ów i tych undergroundowych klimatów. A propos undergrounda, to chciałbym sobie powrócić do tej serii, ale to już byśmy sobie grali właśnie w ramach live'ów na YouTubie. No bo co? O, tutaj mamy pokazówkę. Aha, to nie. Pokazówka nas nie interesuje na razie. Znaczy, te pokazówki będziemy sobie robić, no ale jeszcze nie teraz. Dużo jest tych zagadek. Podkrywało mi się, jak ostatnio zakończyłem grę, dużo mi się tego podkrywało tutaj. I trzeba by było też to sobie tu porobić. Ja myślę, że tu jest jakaś strefa prędkości albo ewentualnie drift. Na takie szutrowe trasy, jeśli chodzi o drifting, bardzo dobre są rajdówki. Ja mam jedną taką rajdówkę, to jest Ford FS200, jakoś tak się nazywał. Bardzo fajna rajdówka, mam ją i mam ją w klasie SS2. Super samochód, myślę, że w następnym odcinku sobie nim powariujemy. Jeszcze tak sprawdzę, co my tutaj moglibyśmy pojechać. O, okazało się, że tu jest jeszcze jakaś trasa. Zatoka Byrona, tak? To sobie polecimy, myślę, że też mogę Ferrarką, no bo to jest szosówka. To jak najbardziej sobie pośmigamy jeszcze. Myślę, że ostatni wyścig, bo już innych nowych takich tu nie mogłem znaleźć, więc w następnym odcinku myślę, że będziemy ścigać. Co to był za samochód? Ho, ho, ho. Wyglądał albo na Astona Martina, albo na Mustanga. Warto sobie teraz zrobić zdjęcie. Pewnie są tu jakieś unikalne samochody. Zobaczmy. Tak, tu mamy Ferrarkę. Zobaczmy. No jest, Lamborghini Japla. Zaraz wam pokażę, który samochód mi i Barlinetta 355. No dobra, chodziło mi o ten samochód tutaj z przodu. Sięgnę go. Nie, to jest Diablos. O tego mi chodziło. I tak się zastanawiam, czy to jest Aston Martin, czy to jest Mustang. Tak, to jest Aston Martin, ale właśnie jak się patrzy na niego od tej strony, on bardzo przypomina Mustanga tej starszej generacji. Zresztą
bardzo fajny samochód. Nigdy wcześniej nie widziałem tego Astona Martina, tego modelu. Dopiero w Forzie pierwszy raz mówię, co to jest? A to Aston Martin. No nie mogłem po prostu wierzyć. Właśnie dlatego lubię Forzę, bo bardzo dużo modeli samochodów tutaj sobie odkrywam. Zobaczmy, czy tu coś... O, jeszcze Jaguar XJ220, też bardzo fajny samochód. To jest ten tutaj. Pięknie wygląda, naprawdę. Konkurent Bugatti EB110. Świetny wóz, bardzo ładne kształty. Pierwszy raz w jakiej grze ja go widziałem? Chyba w Need for Speed Rivals był jako jeden z dodatkowych aut. Fajny samochód. On jest chyba i do tego Lamborghini, i do tego Bugatti EB110 i chyba jeszcze do Lamborghini Diablo był konkurentem, ale głowy sobie uciąć nie dam. Dobrze, jedziemy. Myślę, że... A, kurczę! No pewnie, zapomniałem. Musimy rozpocząć ponownie zawody. Musimy ustawić najtrudniejszy poziom trudności. Tak. Bo inaczej to jak to tak? Weźmiemy sobie nie do pokonania. Mówiliście, że to jest poziom... łatwiejszy od tych poprzednich. Zobaczymy. Okej. Okay. Widzę, że tutaj jest też BMW. M1, nie 1M, to się można pomylić. 1M to jest... O, żeż ty, ale się spychał. 1M to jest taki jakby mały sedan, a M1, no to jest już taki samochód typowo wyścigowy. Ooo, ale wleciałem. Skręciłem kołami i hamowałem, niedobrze. Tutaj trzeba troszeczkę wcześniej już. O, i tak wyleciałem. Ale już lepiej poszło. Czyli co, mówicie, że ten tryb nie do pokonania jest nie do pokonania, tak? Nie, mówicie właśnie odwrotnie, że jest do pokonania i to jest jeszcze łatwiej niż poprzednie poziomy. W sumie jadą całkiem normalnie. Ja myślę, że różnica jest w tym, że gdy my ich właśnie wszystkich wyprzedzimy, to oni jadąc za nami przyspieszają jakoś tak sztucznie mocno. To zauważyłem z jednym... Z jednym znajomym, z którym grałem właśnie w Forze, i on mówił, ty ziom, ale zobacz jak szybko przyspieszają te samochody jadące za tobą, jak jedziesz z przodu. Chodziło oczywiście o Drivatary, bo jeździliśmy tu w kooperacji na kampanii i ja mówię, coś, to niemożliwe. Ale on mnie potem wyprzedził i ja jechałem za nim i jechałem właśnie w grupie innych Drivatarów. Nie dało się ich dogonić. Ja myślę, że tu jest coś takiego, co się nazywało w Need for Speedach catch up, czyli doganianie po polsku. Nawet możecie mieć, możecie zauważyć, jak ktoś z was jeszcze gra w Need for Speed Most Wanted 2005, jest tam taka opcja, aby wyłączyć doganianie albo włączyć doganianie. To jest takie dodatkowe utrudnienie, jakby ktoś chciał, może sobie to włączyć albo wyłączyć. A tutaj mamy to włączone wraz z wyższym poziomem trudności. O cholera! Wiecie co, też nie mam teraz tak do końca wyczucia przez te animacje, z jaką prędkością ja jadę. Zauważyłem, że mam z tym trochę teraz problem. No, chyba na pierwszej pozycji się ukończyć nie da. No, ale pojechałem kiepsko na tym wyścigu. Myślę, że gdybym poprawił swój wynik, to spokojnie udałoby się tego tam Diablosa chyba wyprzedzić. Easy peasy. Zresztą drugie miejsce jest też bardzo dobre. A chyba ten wyścig jechałem nawet po raz pierwszy, ale głowy sobie uciąć nie dam, bo dużo też jeżdżę na multiku i tam cały czas jakieś nowe trasy lotują. Więc co chwilę się jeździ coś innego, to też nie sposób spamiętać wszystkich zakrętów, tras i tak dalej. Pyk. Więc mamy to za sobą. Ferrari Testarossa, musicie sobie przetestować. Bardzo, bardzo fajny samochód, przypomina mi dzieciństwo, zwłaszcza kiedy się w różnych miejscach spotykało jakieś tam, znaczy w różnych miejscach, no powiedziałem tak jakbym w rzeczywistości spotykał takie samochody, nie, za moich czasów na ulicach były jakieś tam maluchy, jakieś tam Trabanty, a nie jakieś Ferrarki, bez przesady. Chodzi mi oczywiście o ewentualnie jakieś gry, jakieś takie kolorowanki samochodów, które się tam robiło po prostu w przedszkolu, tak? No to wtedy właśnie spotykałem tą Testarossę na tej zasadzie.
Piszcie w komentarzach, jeśli macie jakieś wspomnienia z samochodami, a jakimś kultowym, może jakimś wyścigowym, albo takim właśnie super sportowym klasykiem. Jeśli macie, oczywiście piszcie w komentarzach, spróbuję przetestować ten samochód na odcinku. A tymczasem bardzo Wam dziękuję, mam nadzieję, że miło Wam się oglądało i zapraszam na przyszłe odcinki. Trzymajcie się, na razie, pa pa.